Troszeczkę pośpiewamy nawet, bo to... Mówiliśmy o Platformie Obywatelskiej, o Nowoczesnej, które zbierają się na konwencjach regionalnych, ale są wszaką pojedynczą, którą wystawi Prawo i Sprawiedliwość i nie wiedzą, czy będą zmiany. No, radio obrotowym to jeśli będą, wszystko jest dobrze, wniosek jest dobrze. Będą dopiero po tym, jak zostaną przyjęte reformy, ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości. I teraz o tych ustawach w takim razie trochę pomówmy, bo od nich bardzo wiele zależy. No i mamy właściwie potwierdzone już informacje dość porannej rozmowy z Polskim Radiem. Radio kończy to. Mówiłam właściwie przykładowo słuchaczy i obserwatorów sceny politycznej i publicystów także do tego, że nie będzie porozumienia Wojciech z Pana z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przedstawił swoje propozycje na piśmie. Teraz czekamy na to, żeby się do nich odnieść. Spotkanie mogło się odbyć wcześniej, z tym napięty kalendarz obu polityków, jak wiem, pan prezydent Duda był z nimi za granicą na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Gdyby doszło do porozumienia, no to oczywiście w przyszłym tygodniu Sejm może zacząć procedować nad tymi ustawami. Ja też chciałbym obniżyć oczekiwania. To nie jest tak, że na jutrzejszym spotkaniu kończy się świat. Jeżeli to nie będzie porozumienia, to być może dojdzie do porozumienia w ciągu najbliższych dni, o ile obaj panowie zgodzą się, że do tego porozumienia zostało już bardzo niewiele. Jeżeli stanowiska będą znacząco rozbieżne, to wtedy trzeba będzie się zastanowić nad tym, co dalej. Mówi wicemarszałek Senatu Adam Bielan, w radiowej Trójce, choć to nie tyle, pewnie świat się skończy, jeśli porozumienia nie będzie i będziemy je bardzo szeroko, ten brak porozumienia albo porozumienie komentować. Z tego wynika chyba ostatecznie, że nie ma co liczyć na ostateczny kształt ustaw reformujących sądownictwo, prawda? Tomasz Żółciak? Też tak uważam, też tego typu, te, wydaje mi się, niejednoznaczne słowa pana Bielana. Sądowi było wiele bardziej jednoznaczne, gdyby porozumienie było, to spotkanie byłoby zdecydowanie wcześniej, na przykład w piątek 13. No i tych spotkań byłoby też pewnie mniej, bo to chyba będzie czwarte albo piąte. Czwarte spotkanie, więc Adam Bielan daje jakąś perspektywę na spotkanie numer 5. Nie bardzo jestem w stanie wyłuskać to, ten przekaz, który płynie z jego słów, bo o ile wczoraj kto jeszcze mówił, że to porozumienie jest daleko, co by potwierdzały te słowa, których słyszeliśmy przed chwilą, ale dzisiaj też słyszałem taką wypowiedź Adama Bielana, że w 85% już jest zgodność, więc no, pytanie, czego dotyczy te 15% i jak jakościowo jest to 15%. Poprawki propozycji ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bielan mówi o tym samym, ale w szczegółach nie podaje, że propozycja jest bardzo dobra. Na nią poleży, ale chyba prezydent Kamiów się nie godzi. Prawdopodobnie chodzi o nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Być może, mam taką nadzieję, że słuchacze i Polacy interesowali się tym tematem, dlatego że do 2015 roku mało kogo chyba interesował wybór członków KRS-u i cała ta awantura polityczna w Sejmie, a nagle to rosło do rangi wydarzenia. Tak, chociaż większy chyba spór nawet niż o KRS, jakkolwiek tutaj spór jest ewidentnie, dotyczy Sądu Najwyższego i tego, co robi z sędziami, którzy w tej chwili tam są. Czy wszyscy mieliby od razu stracić stanowisko, czy działoby się to jakoś wolniej, bardziej stopniowo? Mieliśmy te propozycje Jarosława Kaczyńskiego, sądy za politykę zagraniczną. I mogło się wydawać, że prezydent Duda te deklaracje przyjął. Z jednej strony z Pałacu Prezydenckiego nie płynęły żadne konkretne sygnały na ten temat, ale z drugiej mieliśmy właśnie teraz aktywność pana prezydenta za granicą. Jakby nie był to jakiś przełom, ale dlatego, że nie był przełom w tym sensie, że tego typu wyjazdy, jak teraz spotkanie choćby Grupy Wyszehradzkiej po prostu się zdarzały już wcześniej Andrzejowi Dudzie. Natomiast można było przypuszczać, że rzeczywiście to wynika z tych negocjacji, które mamy. No, ale... Kto okaże się silniejszy w takim razie i postawi na swoim. To jest najważniejsze. Tutaj się nie da postawić na swoim. Tutaj można ewentualnie zablokować reformy i nie zrobić, dlatego że... No chyba nie ma szans w takim razie. No zmiany muszą być. Pytanie, w jaki sposób one przeprowadzone. Musi być jeszcze zmiana ordynacji wyborczej. Czasu mało. Wybory samorządowe już niedługo. Kampania niby już trwa, ale tak naprawdę nie trwa. Trzeba wiedzieć, według jakich reguł startować i robić kampanię, kogo w te wybory, wystawić. Pierwszy odcinek Jeszcze dodałbym do tego dekoncentrację medialną. Ten projekt też jest w pakiecie tych, które są uzależnione od tego, jak daleko zajdziemy z reformą sądownictwa. I tak naprawdę ja absolutnie też się zgadzam a propos tego podziału szabli, bo w rządzie, to znaczy rząd i pałac prezydencki, bo
jeżeli dojdzie do tej rekonstrukcji listopadowej, o której się tyle mówi, i faktycznie nastąpi ruch na zasadzie dziękujemy ministrowi Waszczykowskiemu, w jego miejsce wstawiamy Krzysztofa Szczerskiego. Czyli de facto prezydenta Andrzeja Duda na przykład, który będzie kontrolował politykę zagraniczną? Tak, to wtedy ta teoria, która tutaj nam się pojawiła, to znaczy, że polityka zagraniczna w zamian za ustępstwo w sprawie sądów, to wszystko się zepnie w piękną całość. Natomiast na razie jesteśmy w fazie spekulacji, bo nawet nie wiemy, jakie poprawki zaproponowało prezydentowi Prawo i Sprawiedliwość, co znaczy, że tam jest kompletny informacyjny lockdown, który powoduje, że te informacje nie przeciekają do nas. Tak, tylko ścisłe kierownictwo partii to zna i ścisłe grono prezydenta Andrzeja Dudy. No dobrze, panowie, to jutro dopiero to spotkanie, o którym już dzisiaj Adam Bielan mówi, że raczej nie skończy się dobrze i pomyśli Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle obozu Zjednoczonej Prawicy, z wyjątkiem Jarosława Gowina i Polski Razem. Na wczoraj do obozu wstąpiła była posłanka PSL-u Angelika Możdżanowska. Dużo się dzieje, jeśli chodzi o transfery ostatnio. Od kilku miesięcy mamy duże przepływy. Można liczyć nawet w dziesiątki osób, które odchodzą bądź przychodzą do innych partii. Kolejne ugrupowania wzbogacają się o kolejne ruchy czy stowarzyszenia. Angelika Możdżanowska zabierze kogoś z PSL-u, zdanie panów, bo no, chyba nie za darmo weszła do rządu. To prawda, ale też zabawne są dosyć reakcje wyborców PiS-u, jeżeli mierzycie oczywiście aktywnością internetową. Raczej ten ruch nie wzbudził wielkiego zachwytu. Nie sądzę, tak, ale zanim się może coś kryć, bo jest wiele takich ruchów, za którymi się niby niewiele kryje, ale była posłanka PSL-u, symbol zielonej pajęczyny korupcji, afery podkarpackiej na przykład, tak, oszukiwania Polaków, nepotyzmu, korupcji i tak dalej, no wstępuje do rządu i jest wiceministrem rozwoju, odpowiedzialnym za małe i średnie firmy. Posłanka PSL-u odchodziła z partii, niektórzy mówili, że z powodu sporów, że po prostu musiała odejść. Więc pytanie, czy nie będzie więcej tego typu transferów, ewentualnie posłanka Angelika Możdżanowska ma jakiś as w rękawie, który jest potrzebny Prawu i Sprawiedliwości. To myślę, że klub parlamentarny PSL wisi na włosku. Klub parlamentarny PSL to jedno i Angelika Możdżanowska i elektorat PSL-u. To akurat jest ta część elektoratu, którą Prawo i Sprawiedliwość może przejmować bez kłopotów. Już w tej chwili jest bardzo mocne na wsi. Natomiast pamiętajmy też o Jarosławie Gowinie, który też zapowiada, że będzie ściągał różne nowe ugrupowania, nowe partie, ma powyciągać ludzi z partii Wolność od Korwin-Mikkego. I to też jest sposób na zwiększenie poparcia, może nie bezpośrednio Prawa i Sprawiedliwości, ale koalicjanta w końcu Prawa i Sprawiedliwości, bliskiego współpracownika, wzmocnienie o te kręgi, z którym z PiS-em niekoniecznie dotąd było po drodze. Tomasz Żółciak, widzi pan tam jakąś celowość działania? Jakiś makiaweliczny plan? Na pewno od jakiegoś czasu dyskutuje się, czy są takie kuluarowe plotki o tym, że jest, jak to się mówi, łapanka. Ja mam tutaj na myśli transfery poselskie, to znaczy są takie osoby szukane wśród ludowców, w Kukizie. Każdy, mam tutaj na myśli Zjednoczoną Prawicę, każdy ma swój powód, to znaczy PiS chce się wzmacniać i uniezależniać od gowinowców i ziobrystów, tamci z kolei chcieliby ściągać takie osoby do siebie, żeby mieć powód do dalszego istnienia i mieć jakiekolwiek znaczenie w obozie Zjednoczonej Prawicy. Więc jeżeli tego typu transfery jeszcze nas czekają, to wtedy będzie naprawdę bardzo ciekawie. Natomiast transfer pani Możdżanowskiej jako pełnomocnik w randze wiceministra, jako pełnomocnika do spraw MŚP jest bardzo zastanawiający, zwłaszcza właśnie tutaj było wspomniane o jej aktywności, o jej krytycznym stosunku na przykład do 500+. To było obustronne miłości, uczucie. Ale jak widzimy, na przykład Marka Magierowskiego można krytykować 500+ i można jednocześnie być tą dobrą twarzą dobrej zmiany i dostać jeszcze, powiedzmy, tylko że Marek jeszcze lepiej nie był w żadnej partii. No tak, ale jednak był bardzo na początku zaufanym człowiekiem pana prezydenta, teraz odpowiada za sprawy zagraniczne, więc to jest przykład tego transferu, który jest trochę ponad pewnymi podziałami, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Być może tutaj mamy do czynienia z tą samą sprawą. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli chodzi o układ sił, no dużo ciekawsze są te potencjalne transfery z
sejmowe. A co jeśli chodzi o układ sił na najwyższym szczeblu władzy, czyli na stanowisku premiera? Jacek Karnowski ostatnio pisze bardzo wymowne artykuły. Redaktor w Polityce i w sieci, i w telewizji w Polsce.pl ostatnio napisał, że te sondaże bardzo wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości może też oznaczać to, że czas dokonać zmiany na stanowisku szefa rządu, ponieważ chodzi o lepszą koordynację prac rządu i prezes Prawa i Sprawiedliwości byłby tą osobą, która najlepiej spełniłaby się w roli premiera po 2 latach. Wygrywającego składu się nie zmienia, więc jeżeli dobre wyniki miałyby być powodem do wymiany premiera, to nie jestem pewien, czy to jest logiczne. No tak, ale inaczej mówi się o tego typu spekulacjach i teoriach, kiedy pisze je dziennikarz, załóżmy na, Super Ekspresu, Faktu. Nie, ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Tak, nie wątpię, że redaktor Karnowski ma tu... No chętnie, panie Janie. W czasie przesilenia sądowego z pana prezydenta, ja nie wątpię, że redaktor Karnowski ma tu bardzo dobre informacje. Natomiast uważam, że to byłby spory błąd, dlatego że Beata Szydło cały czas jest w pierwszej trójce polityków o największym zaufaniu obok prezydenta Dudy i Pawła Kukiza, a Jarosław Kaczyński, gdyby to miał być szefem, ma negatywny elektorat dosyć spory i ugruntowany, więc na pewno wiele by na tym Prawo i Sprawiedliwość nie zyskało, raczej by tylko straciło. Poza tym, jaki ma interes tak naprawdę, żeby wchodzić w buty pani premier? Przecież on doskonale się chyba odnajduje w tej roli takiego zakulisowego gracza. On de facto przecież wszystkim rządzi, tak? Zarówno jeżeli chodzi o partię, na szczeblu rządowym. Żadna decyzja nie jest taka kierunkowa, strategiczna, nie jest podejmowana bez jego wiedzy, więc a jednocześnie wiąże się z tym praktycznie zerowa odpowiedzialność. Więc po co dokonywać takiej rewolucji, kiedy wygrywają, tak? W końcu to najważniejszy polityk, zwycięzca wyborów parlamentarnych i prezydenckich, sprawujący pełnię władzy w Polsce, więc odpowiedzialność za realizowanie programu wyborczego, który ma tyle obietnic sobie, nie jest takie nieobarczone dużą odpowiedzialnością, ewentualnie stresem. No ale to już tak na marginesie. Panowie, wspomniana premier Beata Szydło jest w Brukseli na unijnym szczycie przywódców, i wywołała temat, którego nie było w ogóle w agendzie. Chodzi o sprawę budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2. I zyskało poparcie m.in. prezydent Litwy Dalii Grybauskaitę, ale też szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Zresztą Donald Tusk miał w ogóle restaurację obozowi Prawa i Sprawiedliwości premier Beacie Szydło i ministrowi Witoldowi Waszczykowskiemu i prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że stwierdził, iż unijny mechanizm przymusowy lokacji uchodźców nie sprawdza się, nie ma sensu go kontynuować dalej, bo po prostu wypalił się. Czyli powiedział to, co tak naprawdę i Polska, i Węgry, i inne kraje, choć mniejszość, mówiła od bardzo dawna. Co to oznacza? No i co w końcu powiedziała Angela Merkel, nie do końca. I nie tak otwarcie, ale jednak też przyznała, że ta polityka otwartości była błędem. Nie stawałby, nie szedłby sam przez całej reszcie Brukseli. Przez Brukselę rozumiem tutaj te najważniejsze grupy interesów, czyli z jednej strony urzędników, którzy tam pracują na miejscu, tych urzędniko-polityków właściwie unijnych, ale z drugiej strony też najważniejsze państwa, które o Unii Europejskiej decydują, przede wszystkim Niemcy. Myślę, że to może oznaczać, że powoli Niemcy dojrzewają do decyzji, że trzeba jakoś inaczej prowadzić politykę migracyjną, aczkolwiek o tyle nie spodziewałbym się rewolucji, że nie wyobrażam sobie, co oni mogliby właściwie w tej chwili wymyślić. Imigranci w tej chwili cały czas we Włoszech czy w Grecji są i nawet jeżeli są... Ale mówisz, na przykład z jednej strony rośnie sprzeciw wobec tej polityki migracyjnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Ostatnio dużo mówi się o pewnym badaniu wykonanym przez francuski ośrodek badawczy, który zebrał informacje w kilku krajach Unii Europejskiej. Z tego wynika, że ta niechęć naprawdę rośnie także w tych krajach, które szeroko otworzyły drzwi. I mamy informacje mówiące o tym, że tak naprawdę rząd niemiecki po cichu odsyła część imigrantów. Tak samo jak mieliśmy nie tak dawno cichą, ale jednak ugodę między Włochami a grupami rządzącymi Libią, taką, żeby oni powstrzymywali falę uchodźców, która przez ich kraj przechodzi. A to akurat nie jest takie trudne, bo wszyscy migranci, którzy przez Libię próbują przejechać, najpierw są zamykani do więzień w Libii i wypuszczani dopiero, kiedy ich rodzina dośle pieniądze. Więc można wpłynąć na nich, żeby trzymali tych ludzi dłużej.
Bardzo mnie cieszę, że wreszcie pan Tusk załatwiony przeszedł jakąś refleksję. Mówi Witold Marczykowski. No, cieszę się z tej zmiany szefa Rady Europejskiej. W nadziei chyba, że w końcu zrobi coś dobrego dla Polski, bo powtarza, że nic właściwie dobrego dla Polski szefa Rady Europejskiej tego kraju nie ma co zrobił. Tomasz Żółciak, dla pana coś to zmiana frontu oznacza? Czy zgodzę się z tym, że prawdopodobnie ta wypowiedź jest symptomatyczna? To znaczy nie jest to wypowiedź, która gdzieś spontanicznie została wypowiedziana jest bez jakiejś głębszej refleksji. Być może to jest politycznie w tej chwili rezonuje. Taka pierwsza jaskółka zmiany polityki w tym zakresie, bo widać, że ten system relokacji, który już od lat istnieje, od kilku lat istnieje, on się po prostu nie sprawdza, a mało tego powoduje, że Erdogan trzyma całą Unię de facto od dłuższego czasu i Unia tutaj jest bezsilna, nie może sobie na to pozwolić, więc widocznie jest refleksja, być może w tym twardym jądrze unijnym, wyrażona ustami Donalda Tuska, że czas na zmianę. Pytanie oczywiście na co i pytanie też, jak to ma się do naszego krajowego podwórka, bo przecież ta wypowiedź Donalda Tuska bardzo komplikuje sytuację Platformy Obywatelskiej, która od dłuższego czasu, przecież właściwie od zawsze, ma problem z określeniem się, jakie ma zdanie w kwestii uchodźców. Rafał Trzaskowski nie ma, ma takie samo zdanie teraz jak Donald Tusk, mówi, że to zrozumiałe jest takie stanowisko. Skoro się mechanizm nie sprawdził, to nie ma sensu go stosować dalej. No, Platforma ma tu o tyle łatwiej, że w sytuacji, kiedy nie przyjęliśmy... Mówię w 2017 roku, kiedy jeszcze w 2015 głównie w 2015 politycy Platformy Obywatelskiej, w tym też były wiceminister spraw zagranicznych, mówili, że jesteśmy w stanie przyjąć właściwie każdą liczbę bez żadnych konsekwencji. No tak, ale to się nie stało i politycy Platformy mają o tyle nawet ułatwione zadanie przez obecny rząd, że nie można ich oskarżyć o to, że przez przyjęcie imigrantów czy uchodźców, jak kto woli, doprowadzili do jakiegoś nieszczęścia, bo to się po prostu nie stało. Więc tutaj to lawirowanie jest trochę prostsze. Jeśli chodzi o wpływ tych słów na Polskę, to można by się ewentualnie zastanawiać, czy to nie jest, czy nie ma to jakiegoś związku z ewentualnym powrotem Donalda Tuska, no bo mówiąc w uproszczeniu, w Brukseli lepiej być za migracją, a w Polsce lepiej być przeciwko. Aczkolwiek ja cały czas nie jestem przekonany, czy Donald Tusk będzie chciał wracać. W Niemczech rzeczywiście nie jestem taki pewien, czy w Niemczech w tej chwili w najbliższym czasie będzie rzeczywiście wygodnie mówić o tym, że jesteśmy za imigrantami, za ich przyjmowaniem, bo te nastroje w Niemczech też są coraz gorsze, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Gdyby tak jeszcze Unia Europejska przestała interesować się praworządnością w Polsce i zdjęła te wszystkie procedury, to może byłoby spokojniej i wspanialej. No nie wiem, taka refleksja na koniec. Jakiś wniosek pozytywny może na zakończenie dnia? Pozytywny wniosek na zakończenie dnia? Nie ma kornika drukarza na pewno w puszczy. Już zniknął. I to jest oficjalna informacja z Brukseli. Był w słoiku. Był w słoiku, w Brukseli. Zamknięty. Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna, Jakub Jełowiczor, gość niedzielny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Reklama. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie kurtki i płaszcze ma być super rabat. 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 22 października. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour to wszystko dla Ciebie. Mamy okres grypy i przeziębienia.
Rozmawiamy z doktor Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynę CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynę CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Akcja Polskiego Radia. Lubię, bo polskie. Promując polskie produkty, wspieramy gospodarkę. Sponsorem strategicznym akcji Lubię, bo polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię, bo polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Po reklamie. Autopromocja. Zdziwienie tygodnia to program, w którym dziwimy się rozmaitym odkryciom naukowym. Są one na tyle zaskakujące, że warto im poświęcić nieco uwagi. Życie na Marsie, dziwaczne dinozaury, dieta pomagająca walczyć z rakiem. O tym wszystkim rozmawiamy w czwartek o 22.10. Anna Piotrowska, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 18. Czas na informacje dnia. Premier Beata Szydło poruszyła na unijnym szczycie sprawę budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Minister Witold Waszczykowski komentuje wystąpienie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w sprawie migracji. Na warszawskim Żoliborzu rozpoczyna się ogólnopolska msza w 33. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Maja Borkowska, zapraszam. Premier Beata Szydło poruszyła na unijnym szczycie w Brukseli kwestię budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że otrzymała poparcie przywódców kilku krajów i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Polska delegacja liczyła na debatę na szczycie o Nord Stream 2, mimo że tego tematu nie było w programie spotkania. Dyskusję rozpoczęła premier Beata Szydło, która wskazywała na zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii. Z informacji Polskiego Radia wynika, że szefową rządu poparło kilku przywódców. Najmocniejsze i najbardziej zdecydowane wsparcie otrzymała od prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė. Polską premier poparł także szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który, jak dowiedziało się Polskie Radio, powiedział, że sprawę budowy drugiej nitki gazociągu północnego należy potraktować poważnie i nie dotyczy ona tylko Polski, ale całej Europy. A przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker potwierdził, że komisja przygotowuje zmiany w przepisach, które mogą uniemożliwić realizację tej inwestycji. Chodzi o to, by część morska Nord Stream 2 również podlegała unijnemu prawu. Beata Kołomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lepiej późno niż wcale, tak szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski komentuje wystąpienie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w sprawie migracji. Wczoraj w Brukseli w czasie spotkania z liderami krajów Grupy Wyszehradzkiej Tusk mówił, że nie widzi przyszłości dla projektu relokacji uchodźców w państwach Unii Europejskiej. Podkreślał, że należy szukać porozumienia, które nie będzie separowało Polski i innych krajów Grupy Wyszehradzkiej od reszty Europy.
Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski, który podobnie jak cały polski rząd sprzeciwiał się projektowi relokacji, uważa, że sprawa od początku skazana była na porażkę. W rozmowie z polskimi dziennikarzami w Tbilisi szef polskiej dyplomacji mówił, że jest zadowolony z wypowiedzi Donalda Tuska. Bardzo mnie cieszy, że wreszcie pan Tusk dojrzał i przeżył jakąś refleksję, ponieważ było od początku wiadomo, że ta sprawa jest nie do załatwienia, nie do rozwiązania w ten sposób, że pod pojęciem eufemistycznym relokacji tak naprawdę chciano w XXI wieku dokonać przesiedleń na siłę, co jest niewykonalne, przecież ludzie tego nie chcą. No ale można powiedzieć lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że Donald Tusk nie będzie zachęcał do tego typu rozwiązań. No nie chce, jak wojna będzie, to co będzie? To też jest jakaś wojna. Ludzie nie chcą, to są zdania podzielone i tak dobrze, i tak dobrze, i tak źle, i tak źle. Poprzednie polskie władze zdecydowały, że przyjmą około 7 tysięcy uciekinierów. Jednak po wyborach w 2015 roku nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował, że Polska nie przyjmie uchodźców. Motywowano to bezpieczeństwem kraju. Dziś 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Był kapelanem Solidarności, duszpasterzem robotników i służby zdrowia. Za domaganie się wolności i prawdy stał się celem szykan ze strony władz PRL. 19 października 1984 roku został uprowadzony i brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Aha, to już tam, co jest na Wilsona. Sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przy parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu rozpoczyna się ogólnopolska rocznicowa msza, którą odprawi biskup Piotr Jarecki. Przy udziału politycy, delegacje Solidarności i najbliżsi księdza Jerzego, on, który nie znosił nienawiści, został brutalnie zamordowany, mówi Marek Popiełuszko, bratanek księdza Jerzego. Myślę, że księdza Jerzego znajdą żywego. Pobiją go może, nastraszą. Myśmy to właśnie na niego czekali napływani, żeby go przywitać. Do grobu księdza Jerzego przy sanktuarium na Żoliborzu pielgrzymują dziś licznie uczestnicy słynnych mszy za ojczyznę. Gdybyśmy słuchali jego kazań, to nie rozpadało się. Zatrzymywali, zastraszali, a czek mimo wszystko wchodził. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy już na parafii, tam gdzie jest pochowany przed kościołem Popiełuszko. Tam jest muzeum, piękne muzeum. Możecie Państwo odwiedzić to muzeum pod kościołem, dość duże, tak. No muzeum, no cała wystawa. Jaki człowiek dumny, jaki człowiek podły, że morduje się, morduje siebie, morduje siebie. Objawia się długotrwałym, przewlekłym kaszlem, bardzo silnym, często z wymiotami. Jest to bardzo groźna choroba dla małych dzieci. Człowiek taki dumny. Pierwszych kilku miesięcy życia wtedy rzeczywiście zdarzają się często zgony. Lekarze są zgodni, wzrost zachorowalności jest spowodowany unikaniem szczepień przez niektórych rodziców. Jan Bondar z Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypomina, że grożą za to kary. Jeśli już wojewoda zdecyduje się na nałożenie takiej kary, to nie jest kara jednorazowa, można ją wykonać wielokrotnie, aż do wykonania obowiązku. To jest po prostu taka grzywna, to jest kilkaset złotych. W ubiegłym roku na Mazowszu takich postępowań prowadzono ponad 5,5 tysiąca. Kara za niezaszczepienie dziecka to 250 zł. Tylko w tym roku wojewoda mazowiecki nałożył już 81 grzywien. I jeszcze prognoza pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, rozpogodzenia, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a lokalnie, głównie w południowo-zachodniej części kraju, nawet do 100 metrów. Termometry pokażą od 4 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 6-10 na przeważającym obszarze i 11 miejscami na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie do 1 stopnia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęło 18:06. Ponad godzinę trwają już rozmowa, właściwa negocjacja na temat podwyżek i na temat nakładów na służbę zdrowia. Negocjują minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, no i głodujący od ponad 2 tygodni lekarze rezydenci, a także dołączający do nich kolejni lekarze i pracownicy różnych zawodów medycznych. Te negocjacje pojawiły się potem, jak resort zdrowia i rząd zaproponowali zwiększenie nakładów na służbę zdrowia z poziomu 6%, ale ma to być rozłożone na 7, około 8 lat.
lat, to jest zdecydowanie nieco mniej niż to, czego domagają się lekarze rezydenci i w zdecydowanie dłuższym czasie. No ale sprawdzamy, co o tym sądzą pacjenci. Naszym gościem jest Ewa Borek, prezes Fundacji My Pacjenci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, pani prezes, znamy postulaty protestujących lekarzy. Wiemy, że są szpitale, w których brakuje młodych specjalistów, tzw. lekarzy rezydentów. Znamy też rzeczywistość płacową poszczególnych zawodów medycznych i wiemy też, co przedstawia Ministerstwo Zdrowia. Co na to wszystko pacjenci? Dziękuję za to pytanie. Ogłos pacjentów? Pacjentów, tak mi się wydaje. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Właśnie usłyszeć, jakie są marzenia pacjentów. 19 dzień października, pamiętna data, zwłaszcza 33 lata temu. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci tą wiadomością, że porwano księdza Jerzego Popiełuszka. Zwłaszcza tutaj w sanktuarium dzisiaj, żoliborskim, zwłaszcza wtedy tutaj było to wzrost nakładów najbardziej na służbę zdrowia, na mocno przeżywana wiadomość. Do 6% PKB. I najgoręcej tutaj modlono się, aby ksiądz Jerzy mógł wrócić żywy. To jest coś, czego stało się inaczej. Zmiany są rewolucyjne i idą za tym bezpośrednie pieniądze. Gorąco witam na tej mszy świętej w rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. No jasno, szybciej. Bardzo serdecznie witam księdza biskupa Piotra Jareckiego, biskupa pomocniczego warszawskiego. I mamy bardzo duże wydatki prospołeczne, kapłanów koncelebrujących tę Eucharystię. Bardzo serdecznie witam rodzinę księdza Jerzego, którzy też najbardziej cierpieliście wtedy, a dziś możecie cieszyć się tą łaską, że macie krewnego, błogosławionego, za chwilę, daj Boże, świętego. Witam wszystkich zaproszonych gości, ponieważ wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem. Pozwólcie, że nie będę wymieniał zgodności urzędów, nazwisk. Witam także tych, którzy słuchają i uczestniczą w tej mszy świętej dzięki transmisji w Radiu Maryja i w Radiu Warszawa. Wszystkich gorąco proszę o modlitwę o kanonizację błogosławionego księdza Jerzego, by Kościół mógł mieć nowego świętego. Niech Pan Bóg nas wszystkich napełnia swoim duchem, a księdza biskupa proszę o przewodniczenie naszej modlitwie. Bracia i siostry, tak jak na początku każdej Eucharystii, stańmy w prawdzie przed Bogiem. W naszych sercach i w naszych sumieniach uznajmy naszą słabość i grzeszność, to, że nie jesteśmy samowystarczalni. Prośmy o łaskę skruszonego serca. Przepraszajmy za nasze grzechy i słabości, byśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Dobrze, ale jednak i za mało, i za późno, zbyt długo. Czy to jest wystarczająca propozycja? 6% PKB rozłożone w czasie 7 lat. Czy to jest wystarczająca propozycja, Pani zdaniem, żeby przerwać protesty głodowe, pojawić się na pracach zespołu specjalnego jutro i do 15 grudnia wypracować jeszcze bardziej dalej idące rozwiązania? Wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga.
jesień zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Na przykład zdecydowanie więcej wyruszać się i mniej jeść, szczególnie wieczorami, prawda? Pani prezes, to sięgamy tutaj już do rzeczy, do takiej przestrzeni trochę ideologicznej, do pewnego ideału, do którego jeszcze chyba wydaje mi się trochę nam daleko, bo te rozmowy rozpoczynają się, są niezbędne, żeby te pieniądze, które idą na służbę zdrowia, po prostu bardzo dobrze zagospodarować. Pani prezes. No, dokładnie, trzeba po prostu tego wielkiego podatku, jak przerywa nam naszą rozmowę. Kończymy w takim razie. Ewa Borek była naszym gościem, prezes Fundacji My Pacjenci. Bardzo dziękujemy. Podsumujmy jeszcze w takim razie to, co proponuje rząd, to 6% PKB, na tyle wzrosną nakłady na służbę zdrowia do roku 2025, to trochę mniej niż oczekiwali lekarze rezydenci protestujący i trochę dłużej niż domagali się wcześniej. Zobaczymy, czy zmienią zdanie po trwających rozmowach. Kolejne negocjacje trwają już ponad godzinę, a komentarze polityczne też po wystąpieniu ministra zdrowia dziś w Senacie zebrał nasz reporter Michał Walczyk. Minister zdrowia chce, aby płace w służbie zdrowia systematycznie rosły. Przede wszystkim dzięki tej ustawie chcemy osiągnąć wyeliminowanie sytuacji, w której w służbie zdrowia jest liczna grupa osób, w różnych zresztą grupach zawodowych, która zarabia niegodnie mało. Po prostu chcemy skończyć z tą sytuacją, w której no, jest, można powiedzieć, tradycją polskiej służby zdrowia, że są grupy zawodowe, które zarabiają Boże, tak mało, że no, po prostu nie da się przeżyć. Chodzi m.in. o pielęgniarki, których wynagrodzenia powoli rosną od 2015 roku oraz o ratowników medycznych. W tym i przyszłym roku dostaną oni 400-złotowe podwyżki. Lekarze rezydenci w następnym roku mają dostać 500-złotową podwyżkę z wyrównaniem od lipca, zapowiada minister Konstanty Radziwiłł. W tej części, która jest finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, środki te będą pochodzić ze wzrastających kontraktów. I one, zwracam uwagę na to, wzrastają już w tej chwili. Propozycje zostały dziś przedstawione na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Rozwiązanie będzie zwiększało wydatki na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB w 2025 roku z obecnych 4,7%. Mówi Leszek Skiba, wiceminister zdrowia. Realizuje ten cel społeczny, jakim jest dojście do 6% PKB w 2025. Stopniowo w taki sposób, aby zapewnić stabilność finansów publicznych, aby ta obietnica, która jest istotna dla rządu pani premier Szydło, została zrealizowana z całą pewnością. Czytanie z Księgi Mądrości. Była stabilna w takim znaczeniu, że nie było w kolejnych latach wątpliwości, że ten wzrost będzie stopniowy, ale osiągnie ten docelowy poziom. Jednak na razie propozycje nie rozwiązują sporu z lekarzami rezydentami, którzy od 2021 roku spodziewają się jeszcze większych wydatków na służbę zdrowia na poziomie 6,8%.
0,1% produktu krajowego. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kryzys gospodarczy, to rzeczywiście te roczne 0,2-0,3% wzrostu PKB to byłoby do przyjęcia. Mówi posłanka PSL Urszula Pasławska i proponuje jak najszybsze znalezienie wyższych środków na ochronę zdrowia. Znalezienie pieniędzy jeszcze z tego budżetu, 300 milionów z budżetu Sejmu i Senatu. Pieniądze można znaleźć również w składkach rentowych. Tych rent jest zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Propozycje ministra zdrowia stanowią kompromis między oczekiwaniami lekarzy, rezydentów, a dobrem pacjentów. Ocenia poseł ruchu Kukiz15 Adam Duszkiewicz. Zarówno wszyscy się zgadzają, myślę, że lekarze powinni ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Twierdzi z miłości będą przy nim trwali. Więc trzeba znać ten interes. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. No i kibicuję, aby te rozwiązania były wdrożone, aby i młodzi lekarze byli zadowoleni, wtedy i pacjent będzie zadowolony. Pensje pracowników służby zdrowia w Polsce stanowią około 70% wszystkich nakładów na ochronę zdrowia. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. A w popołudniu Polskiego Radia 24 wyruszamy poza Warszawę, by przekonać, którędy będzie wykonany przekop przez Mierzeję Wiślaną. Ma on połączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, a zostanie zrealizowany, już wiadomo, w miejscowości Nowy Świat. Takie informacje przekazał dzisiaj minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk. Specjalnie przyjechał do Elbląga, a także do Torknicka, gdzie uczestniczył w specjalnym wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na tym posiedzeniu był także Andrzej Piedziewicz. Do tej pory rozważano trzy miejsca przekopu Mierzei: Piaski, Skowronki i Nowy Świat. Analizy prowadził Urząd Morski w Gdyni, wybrał Nowy Świat. Jednym z ważnych argumentów był najkrótszy tor wodny do portu w Elblągu. Ale Piaski i Skowronki zostały odrzucone także z kilku innych powodów, wyjaśnia Anna Stelmaszek-Świerczyńska, wicedyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Piaski z uwagi na bardzo duże lądowiska i największe zakłócenia w brzegu. W Skowronkach też większe niż w Nowym Świecie. Tam jest kwestia dużo bliższej zabudowy w Nowym Świecie, do której specjalne zabezpieczenia trzeba wybudować, jak również tego, że w Nowym Świecie środowiskowo są najmniejsze oddziaływania. Minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk w Torunicku zapewniał zaś, że przygotowania do budowy kanału idą całkowicie zgodnie z planem. Nie mamy żadnych poślizgów, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji. Mamy zagwarantowane środki. Przewidujemy, że w przyszłym roku uzyskamy ostateczne pozwolenia środowiskowe oraz pozwolenia na budowę, tak aby rozpocząć inwestycje na koniec przyszłego roku, to jest najpóźniej w listopadzie 2018. Na posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej do Torunicka przyjechali samorządowcy, ekolodzy, senatorowie, a także politycy nie związani bezpośrednio z tą tematyką, ale związani z Warmią i Mazurami. Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Jeśli chodzi o kanał żeglugowy, no to o tym się mówi już dziesiątki lat. Mam nadzieję, że w końcu się to ziści. Przypomnę, że o dużym znaczeniu przekopu dla gospodarki regionu mówił rok temu w Elblągu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wtedy wspominał degradację Elbląga w ostatnim 20-leciu. Kiedy przyjechałem tutaj przeszło 27 lat temu, to to było miasto przemysłowe. Wszyscy w Polsce to wiedzieli. Później musiałem ze smutkiem obserwować, jak to wszystko się załamuje, upada, ulega likwidacji. Dzisiaj trzeba to odwrócić. I to jest jedno z przedsięwzięć, bardzo ważne przedsięwzięcie zmierzające do tego, żeby czytanie ta drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. A podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej można było odnieść wrażenie, że budowa pokazujemy się nie ma przeciwników. Sługami Boga przewodnicząca przez komisji posłanka PiS Dorota Arciszewska twierdzi, że to potrzebne wśród utrapień, przeciwności i ucisków. Samorządów wiąże plany na przyszłość. Jeżeli chodzi o drogi, Białą Flotę, rybołówstwo, turystykę, z budową kanału w nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, w porcie, przez wielkoduszność i łagodność, Port Elbląski, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, to może być też przez orę sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia. Przez podczas komisji przypominano też, że kanał będzie istotny z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, bo na razie polska marynarka nie ma dostępu do Zalewu Wiślanego, za to bezbrzeżnie odpływają po nim Rosjanie. Niby to ma być jeden z ważnych argumentów podczas rozmów ministra Gróbarczyka z Komisją Europejską planowanych niby na przyszły umierający rok. Przypomnę jeszcze, jeśli prace nadal będą szły zgodnie z harmonogramem, jakby statek przepłynął przez Mierzeję w 2020 roku.
Relacje przygotował Andrzej Piedziewicz. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak w ogóle generalnie rozumiane treści, jak rozumiemy, Stream 2 i sprawa o innego szczytu, na którym to temat pojawił się za sprawą premier Beaty Szydło. Informowaliśmy już o tym w debacie dnia po godzinie 17. A właśnie, posiadają, no to, że nawet sami katolicy, którzy niby są tak bardzo gorliwi, zabiegają o dobra tego świata i nie rozumieją tego, że ktoś ma większe potrzeby duchowe. I to dopiero, może tego tematu nie było w programie spotkania. Dopiero świadkowie Jehowy naprawdę głoszą na zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii. Jadą z domu, jadą w teren, a rodziców zwykle mają katolików. Najmocniejsze i najbardziej zdecydowane wsparcie otrzymała od rodziców. Ci rodzice czekają, a te dzieci nie wrócą, bo pojadą, idą za mąż, ożenią się, albo nie. Powiedział, że sprawę budowy drugiej nitki gazociągu północnego należy potraktować poważnie i nie dotyczy ona tylko Polski, ale całej Europy. A przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker potwierdził, że komisja przygotowuje zmiany w przepisach, które mogą uniemożliwić realizację tej inwestycji. Chodzi o to, by część morska Nord Stream 2 również podlegała unijnemu prawu. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. I tak szefowa rządów w Brukseli, a ministrowie obrony Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii w Krakowie. Tam razem otworzyli Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Czym jest ta instytucja? Natowska instytucja ma wypracować wspólne dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego zasady działania kontrwywiadowczego, a szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz. Przygotowania do otwarcia krakowskiego centrum trwały 2 lata, a dziś, jak mówił na otwarciu instytucji minister Antoni Macierewicz, możemy ogłosić sukces. To tutaj będą właśnie wypracowywane podstawowe normy, zasady i sposoby działania kontrwywiadów krajów sojuszniczych NATO. A wszystko po to, żeby skutecznie przeciwstawiać się agresywnej polityce Rosji. Penetracji, która dzisiaj obejmuje wszystkie dziedziny życia i dotyka nie tylko naszych armii, ale dotyka także infrastruktury krytycznej, dotyka naszego życia cywilnego, realizowana jest poprzez zarówno narzędzia cybernetyczne, jak i klasyczną penetrację szpiegowską. Do norm i doktryn wypracowanych w Krakowie będą się stosować służby kontrwywiadowcze innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nad tymi wytycznymi będą pracować przede wszystkim oficerowie z Polski i Słowacji. To ten kraj od początku wspiera nas w tworzeniu natowskiego centrum. Dla szefa Ministerstwa Obrony Słowacji, Petera Gajdusza, dzisiejszy dzień to wielkie wydarzenie. Jeszcze wiosną tego roku pojawiało się wiele negatywnych i nieprawdziwych informacji na temat tego centrum, a dzisiejszy dzień pokazuje, że to wszystko nieprawda i że potrafiliśmy zbudować strukturę na najwyższym poziomie. Polsko-słowackie działania wspierają także inne kraje sojusznicze, a oficerowie w centrum działają już od kilku tygodni i są już po pierwszych działaniach związanych z przyszłorocznymi ćwiczeniami Steadfast Jazz. 90% oficerów i funkcjonariuszy, którzy tutaj będą pracowali, już są na miejscu, już realizują swoje prace. Pierwszy treningowy kurs rozpocznie się za miesiąc. Żołnierzy do krakowskiego centrum przysłało w sumie 10 państw, m.in. Niemcy, Włosi, Chorwaci i Litwini. A w Krakowie była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Jest droższe niż ośmiorniczki i większość owoców morza, choć dostępne na wyciągnięcie ręki w każdym sklepie. Mowa o maśle oczywiście, o maśle, które stało się towarem deficytowym, a także luksusowym, bo od miesięcy notuje rekordowe wzrosty cen. Michał Fedu się sprawdził, więc dlaczego tak się dzieje i kiedy będzie koniec tego szaleństwa. Pod koniec września za kilogram masła w spycie trzeba było zapłacić średnio ponad 24,5 zł. To o około 70% więcej niż przed rokiem. Od miesięcy konsumenci zauważają to także na sklepowych półkach. Na ceny masła wpływ mają tendencje na rynku światowym, analizuje minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Dodaje, że z produkcją masła wiąże się też ściśle produkcja mleka, które także drożeje. Jeśli chodzi o ceny masła, to kilka elementów podaje się. Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych wzrosło spożycie, odstąpiło się od tak zwanych tłuszczów twardych, czyli od margaryny, co spowodowało popyt większy. Australia wymienia stada, jest tam mniejsza produkcja, wzrosło zapotrzebowanie w Chinach i tutaj dodatkowo pojawiła się spekulacja i dlatego ceny wzrosły. To jest prawo podaży i popytu. Popyt wzrósł. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, na pewno rynek spowoduje, że ta produkcja masła może być u nas czy w innych państwach Europy większa. Tylko trzeba brać się to pod uwagę, jeśli nastawimy się na masło.
różnych organizacji społecznych, obywatelskiego. Mleko w proszku, które trudno zbyć. Także tutaj producenci muszą przemyśleć i realizować taką produkcję, która nadawałaby no im inne zlecenia. Analityk Agroban BGŻ BNP Paribas Paweł Łyżykowski zauważa, że w ostatnich latach regularnie rósł popyt na masło, zarówno przy produkcji żywności, jak i w spożyciu domowym. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych spożycie masła wzrosło o 5,6%, w Chinach o 6,7%. Zwiększyła się konsumpcja masła również na rynku unijnym, a w Polsce na przykład w gospodarstwach domowych w 2016 roku spożycie masła wzrosło o 7,7%. Wpływ na ceny masła mają też jego niskie zapasy na rynku globalnym. Odbudowa podaży może potrwać, dlatego wysokie ceny detaliczne mogą się jeszcze utrzymać, analizuje ekspert. Być może ceny już nie będą windować, ale ten poziom, szczególnie jeżeli chodzi o półki sklepowe, to może się utrzymać przez jakiś czas. Należy przypuszczać, że bardziej znaczący ewentualnych spadków cen dopiero w ostatnim kwartale 2017 roku. Obecnie za 200-gramową kostkę masła na bazarach możemy zapłacić nawet 8 zł, co mniej w sieciowych marketach. Tak wysokie ceny nie cieszą właścicieli sklepów, bo nakładane na masło marże są niższe z uwagi na jego wysoką cenę hurtową. Na Polskiego Radia 24 Michał Fedusio. Nas też to nie cieszy. To Polskie Radio 24, trwa audycja popołudniowa, za chwilę informacje o 18:30. Reklama. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter kamper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu w 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Już teraz w Lidlu. Polski kurczak, filet z piersi XXL, marki Rzeszów, jedynie 9,9 za kilogram. Oraz olej rzepakowy promienna, 36% taniej, 2,99 za litr, aż 36% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Heba Slimin. Tak, ale Heba Slimin to tabletki nowotrowe. Kochanie, nowotrowe, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Jest tak kwestia na kochanie, Heba Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Heba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z wady wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony cały tydzień? Widzimy go jako błogosławionego, ponieważ... Cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa, drukarka 3 w jednym za złotówkę. 14 września ukończył 70 lat. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład świeże mleko łaciate tylko złoty 99 za litr, a cukier 1 kg jedyne złoty 99. Cukier złoty 99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 18:30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Premier Beata Szydło poruszyła na unijnym szczycie w Brukseli sprawę budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że otrzymała poparcie przywódców kilku krajów i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Szefowa polskiego rządu wskazywała na zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii. Najmocniejsze i najbardziej zdecydowane wsparcie otrzymała od prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė. Polską premier poparł także szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który, jak dowiedziało się Polskie Radio, powiedział, że sprawę budowy drugiej nitki gazociągu północnego należy potraktować poważnie i nie dotyczy ona tylko Polski, ale i całej Europy. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker potwierdził, że Komisja przygotuje zmiany w przepisach, które mogą uniemożliwić realizację tej inwestycji.
bo to jest wielka nauka. Partnerstwo wschodnie i współpraca dwustronna były głównymi tematami rozmów polskiego ministra spraw zagranicznych w Gruzji. Witold Waszczykowski spotkał się w Tbilisi z prezydentem i premierem Gruzji. Jest to część wizyty szefa polskiej dyplomacji na Kaukazie. Wizytę w gruzińskiej stolicy szef polskiej dyplomacji rozpoczął od złożenia wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. To pierwsze poza Polską miasto na świecie, które zmarłemu w katastrofie smoleńskiej prezydentowi postawiło taki pomnik. W czasie spotkania z prezydentem i premierem Gruzji szef polskiej dyplomacji rozmawiał zarówno o dwustronnej współpracy, jak i o projekcie Partnerstwa Wschodniego. Za miesiąc będziemy organizować w Brukseli szczyt Unia Europejska Partnerstwo Wschodnie. W związku z tym naturalne, że na miesiąc przed tym szczytem próbujemy zebrać dodatkowe informacje w sprawie, jakie są oczekiwania naszych partnerów, co my możemy im zaoferować. Polsko-szwedzki projekt Partnerstwa Wschodniego miał służyć zbliżeniu sześciu byłych republik radzieckich do Unii Europejskiej. Jednak po agresji Rosji na Ukrainie, Armenia, Azerbejdżan i Białoruś na powrót zmniejszyły się do Moskwy. Polska dyplomacja chciałaby odnowić projekt poprzez współpracę z byłymi republikami ZSRR na innych polach. W czasie spotkań z gruzińskimi politykami Witold Waszczykowski rozmawiał też o sprawach bezpieczeństwa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Tbilisi. Jutro Waszczykowski spotka się w Tbilisi z gruzińskim ministrem spraw zagranicznych i weźmie udział w uroczystości otwarcia nowej siedziby polskiej ambasady. Później poleci do Armenii. Na czym polega przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie podpalił się mężczyzna. Oficer prasowy śródmiejskiej policji Robert Koniuszy powiedział informacyjnej agencji radiowej, że do zdarzenia doszło po południu. Nieznany mężczyzna, obracając się nieustalowaną jeszcze substancją orzechopalną, wykonał samochód palenia do miejsca z flanków strażacy oraz kredka pogotowia, która przewiozła tego mężczyznę do szpitala. W tej chwili policjanci pracują na miejscu, zabezpieczają ślady oraz ustalają okoliczności tego zdarzenia. Policja bada też powody, dla których mężczyzna się podpalił. Stan jego zdrowia jest nieznany. Powstanie dom dziennej opieki dla powstańców warszawskich. Zapowiedzieli to parlamentarzyści, stołeczni samorządowcy oraz aktywiści. Na miejsce domu opieki została przeznaczona wymagająca remontu stara wolska fabryka przy ulicy Hrubieszowskiej 9 w Warszawie, należąca do miasta. Mieszkańcy domu będą mogli liczyć na komfortowe warunki. Podpalił się mężczyzna, bo ludzie nie chcą żyć, ludzie mają problemy. W tym domu będą mogli liczyć na opiekę medyczną, na odpowiednie jedzenie, na zajęcia, na odpowiednie terapie. Ten budynek, który planujemy na ulicy Durna baba, ludzie w ogóle nie mają co jeść, umierają z głodu. Też jest to miejsce, gdzie można będzie jedzenie, nażre się taka. Też jakieś ćwiczenia. Hrubieszowska 9 to bardzo dobry adres sprzedała na sąsiedztwo Muzeum Powstania Warszawskiego. Kalec, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Niedaleko Muzeum Powstania Warszawskiego, czego się bardzo cieszymy, to jest blisko głównej siedziby podtrzymywania tradycji, historii, idei, żeby pamiętać o Powstaniu Warszawskim. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski zapowiada, że pieniądze na dom zostaną uchwalone w przyszłorocznym budżecie miasta. Plany zakładają, że dom dziennej opieki będzie gotowy pod koniec 2018 roku. Do Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu trafiły unikatowe dokumenty Armii Krajowej, w tym meldunki i potwierdzenia wyroków śmierci. W sumie zbiór liczy prawie 400 kart. Wszystko to w ramach ogólnopolskiego programu Archiwum Pełne Pamięci. Dokumenty pochodzą z lat 1942-44 i stanowią jedną z nielicznych w Polsce kolekcji materiałów AK, znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu. Darczyńcą jest osoba prywatna, Maria Krzyszowska. Wpadły one w moje ręce, jak porządkowałam rzeczy moje. Ja nazywa głupimi, co za dużo się uczyli. Która była uczniczką Armii Krajowej, jej przekazała te dokumenty osoba, która po prostu nie wiedziała, co z tym zrobić. Żona jakiegoś dowódcy Armii Krajowej. Instytut Pamięci Narodowej apeluje do osób prywatnych, by przekazywały mu spoczywające w rodzinnych archiwach dokumenty, które pozwalają lepiej poznać historię, w tym tę najnowszą. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Czas na sportowy serwis Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Andrzej Grubasz, minister sportu i turystyki Witold Wańka, komendant główny policji nad inspektor Jarosław Szymczyk i prezes PZPN Zbigniew Boniek byli wśród zabierających głos na zorganizowanej dziś w Kielcach dorocznej konferencji Bezpieczny Stadion. Minister Bańka przypomniał, że Polska jest obok Francji i Monako trzecim państwem, które najszybciej ratyfikowały konwencję Rady Europy dotyczącą zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa i obsługi meczów piłkarskich i innych imprez sportowych. Komendant Szymczyk z kolei podkreślił, że w ubiegłym roku zatrzymano blisko 2000 osób, które zdefiniowano jako działające aktywnie w grupach kibicowskich. Obecnie w całym kraju funkcjonuje 1025 zakazów stadionowych. A prezes Boniek zwrócił uwagę, że najpoważniejszym problemem na naszych stadionach są bandyci,
podszywający się pod kibiców, oni muszą być izolowani pod treścią. Marina Kopron to bez wątpienia jedna z naszych najlepszych lekkoatletek minionego sezonu. Ta niespełna 23-letnia rodowita buławianka specjalizująca się w rzucie młotem zdobyła wyborową brązową medal Mistrzostw Świata w Londynie, a potem jeszcze złotą uniwersjadę w Taipei. Paździerzu przeznaczyła przede wszystkim na nadgorzącym co za cholera mi tu chodzi w międzyczasie, ale jakie dziadostwo, zobacz, to nie mogę. Z dziadziem ustaliliśmy datę 1 listopad, potem w połowie już jadę do Spały w grudniu, do Portugalii, styczeń Portugalia, luty Teneryfa, marzec, najprawdopodobniej Stany, później znowu Portugalia, dlatego tutaj kawał ciężkiej pracy mnie czeka, dużo wyjazdów, no ale na razie skupię się na tym listopadowym treningu, bo to będzie już troszeczkę biegania, troszeczkę skakania, także takie typowo sprawnościowe rzeczy. Przyznają Państwo, że program zagranicznych podróży zawodniczych wygląda pokazany, ale nie będzie w nim w ogóle turystyki, a każdy dzień wypełnią wielogodzinne, męczące treningi, innej drogi na sportowe szczyty po prostu nie ma. Tymczasem trwa pierwszy z 24 zaplanowanych na dziś meczów trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Europy. FC Astana po 76 minutach gry prowadzi z Maccabi Tel Aviv 4-0. Pozostałe mecze rozpoczną się o 19 i o 21.05. Serwis gospodarczy. Justyna Golonko, zapraszam. Bank Światowy podnosi prognozy dla polskiej gospodarki.